Choć gimnazjum numer 7 już nie istnieje, to w szkole na Osiedlu Zwycięstwa postanowiono zachować imprezę, która co roku odbywała się w placówce. Mowa o Mickiewiczówce, czyli sportowych zmaganiach uczniów, obecnie klas 6 i 7. W tym roku odbyła się ona 10 grudnia i jak zawsze cieszyła się sporym zainteresowaniem. Jest to tradycja zapoczątkowana przez gimnazjum numer 7, które już nie istnieje, bo jak wiemy, gimnazja zostały rozwiązane, ale było to gimnazjum imienia Adama Mickiewicza i stąd ta impreza Mickiewiczówka, czyli zawody sportowe dla klas 6 z Winograd. Gościmy dzisiaj właśnie kilka klas. Są to zawody sportowe. W różnych konkurencjach uczniowie mogą się między sobą sprawdzić, a przede wszystkim towarzyszy temu integracja między i klasami, i szkołami, i dobra zabawa. W każdej Mickiewiczówce mamy wyścigi rzędu. W tym roku są to typowe wyścigi szybkościowe i zręcznościowe. No to, że królują hula hopy, to jest chyba duże wyzwanie dla dzieciaków. No dzisiaj powiedzmy, że nie tylko hula hopy, bo za chwilę wejdą do gry opony. Czyli dzisiaj na okrągło. Dzisiaj na okrągło, tak. Jak pani ocenia kondycję i przygotowanie fizyczne uczestników? Ponieważ w dwóch szkołach są klasy sportowe, właściwie w trzech, są bardzo szybcy. Natomiast z dokładnością to różnie bywa. I nad precyzją trzeba popracować. Zdecydowanie. Rokrocznie Mickiewiczówkę wspierają i kibicują młodzieży radni jednostki pomocniczej osiedla Nowe Winogrady Północ. My kibicujemy również i wspieramy naszych uczniów, zarówno ze szkoły, jak i z całych Winograd i wszystkim życzymy sukcesu. No jak wiadomo, wygra najlepszy, ale wszyscy wygrają jedno, dobrą zabawę, bo tego dzisiaj nie brakuje i dlatego jako Rada wspieramy takie działania. No i mamy też przygotowane tradycyjnie słodkie upominki dla wszystkich zawodników. Każda drużyna otrzyma również zwycięski puchar. Mamy 5 drużyn, także jest 5 pucharów, także każda drużyna odejdzie ze zwycięskim pucharem. Zobaczymy tylko, która zdobędzie ten największy, ten pierwszy. Także trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich. Wszystkim uczestnikom Mickiewiczówki gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na imprezie ponownie.